Nie wiem jak wy, ale jak ja mam taki klimat jak teraz, to już po prostu jedno, o czym myślę, to ciepła herbatka, gorące kakałko, grzane winko, planszóweczki, siedzenie pod kocykiem i gotowanie cały dzień na święta. I mam teraz taki właśnie mood, że mam ochotę wrzucić do domu, lepić pierogi, wstawić grzane winko i po prostu... Dzień dobry, cześć i czołem. Witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i kolejnym tygodniu z mojego życia i z jedzenia. Zaczynamy od bardzo pracowitego dnia, gdzie niewiele się działo, ale było dużo smacznego jedzenia, więc oczywiście musiałam Wam go pokazać. Zaczęłam oczywiście dzień od śniadania, była to pyszna jaglanka, nie owsianka. Kupiłam płatki jaglane, pierwszy raz od bardzo dawna i zapomniałam, jakie one są w sumie pyszne, bo smakuje jakbyście ugotowali sobie kaszę jaglaną, ale nie trzeba na nie aż czekać tak długo. Ja zrobiłam w wersji z białkiem oczywiście, z kakaem i z cytrusami. Użyłam trochę mandarynek, trochę pomarańczy, bo miałam akurat jakąś resztkę w lodówce, którą wrzuciłam potem na koniec do swojej miski. Ale tak prezentowała się moja jaglanka i zblendowałam ją na budyń, no bo taka jest moja zdecydowanie ulubiona wersja kaszy jaglanej, czyli forma budyniowa, jest wtedy super aksamitna, kremowa. Po prostu przepyszna, podałam jak zawsze z jogurtem sojowym, z moimi owocami, z pastą migdałową, z cynamonem oraz owocami na górze, czyli granatem, jakimiś pestkami kakaowca. I tak prezentowało się moje przepyszne, mega rozgrzewające śniadanko, totalnie idealne na taką pogodę, jaka jest za oknem. Jeśli gotowanie kaszy jaglanej na budyń to zawsze dla Was za duże wyzwanie, to spróbujcie sobie zrobić taki budyń właśnie z płatkami jaglanymi. Jest to dużo, dużo szybsza opcja, a totalnie przepyszna i mega, mega odżywcza, o czym też warto teraz pamiętać w tym okresie jesienno-zimowym, bo to, co jemy, ma wpływ na to, jak się czujemy i ja zdecydowanie po takiej misce energii miałam dużo zapału do pracy. A tego dnia była to głównie praca w domu nad content creation, czyli nad tworzeniem treści dla Was. Wchodziłam właśnie jeden przepis do e-booka i tutaj takie małe zdrada tego, co tu jest, ale myślę, że się domyślacie po kolorze i prezentacji, więc teraz wyjadam resztki. Ulubiona część tworzenia przepisów to wylizywanie potem wszystkich misek i garów. Na serio, nie wiem, że to jest obrzydliwe dla niektórych, a dla mnie to jest kwintesencja bycia kucharzem. Kolejna kwintesencja tworzenia przepisów to wieczny burdel w kuchni. Nie polecam tego akurat. Okej, no zrobiłam sobie jeszcze jedną kanapeczkę, bo pierwszej Wam nie pokazałam, z moim tofu bezrybnym pastem. Pastą a la makrela z tofu. To wszystko zobaczycie w e-booku, bo co chwilę są pytania o mój przepis na tą pastę, jest ich dużo. Ja mam tam swoje mini triki i sposoby, żeby ją zrobić najprościej i najpyszniej, ale to zobaczycie już, jak mówię, niebawem. Mniam. Generalnie to chciałam powiedzieć, że jest godzina prawie już 14, a ja siedzę dalej w tym samym miejscu, w tej samej piżamie. Niepomalowana, nieogarnięta i jem swój mini drugie śniadanie / lunch. To jest kanapka numer 2. Siedzimy dzisiaj z Matim i działamy, on pracuje całe życie w domu. Ja nie wiem, jak tak można. Muszę się przemóc i siedzieć na dupie i pisać to, co mam pisać. Więc smacznego dla mnie. Smak dzieciństwa bez smrodu makreli. I bez ości. Tak to zawsze. Tata siedział ze 2-3 godziny, obierał makrele przed telewizorem, żeby zrobić nam taką pastę. A i tak te ości tam były, a tu ich nie ma. To jest złoto. Nawet Mati, który je ryby, lubi tą pastę, więc... Część druga mojego work lunchu, bo miałam nie jeść teraz lunchu, ale jak już zjadłam kanapkę, to dojem sobie jakieś warzywka, bo wieczorem wychodzę na miasto, ale zrobiłam sobie sałatkę taką z tofu fetą. Ten przepis też będzie u mnie w e-booku. Pierwszy raz zrobiłam po prostu ostateczną wersję, daję temu przepisowi ostateczną szansę i wyszedł teraz idealnie. A im dłużej się zamarynuje, tym się robi jeszcze smaczniejsza. Tutaj jest jeden taki tajny składnik, który może być trochę cięższy do dostania, ale naprawdę warto, bo on robi całą robotę, że to jest po prostu naprawdę smakujące i kruchutkie
jak feta. Może nie tak tłuste i może bardziej wysokobiałkowe, no ale nie wiem jak dla Was, ale dla mnie ten fakt jest na plus, a dodaje takiego boosta sałatkowego. W sensie robi po prostu sałatkę, nic więcej nie potrzeba, a dodatku ta zalewa z tego tofu robi super. Jako sosik do sałatki, także dwa w jednym. Tak więc ja to sobie zjadam i kończę. To macie mały preview z bardzo daleka tego, jak będzie pięknie, jak to już będzie gotowe. Ajajaj, nie mogę się doczekać. Chyba najlepszy dowód tego, że ta pasta jest naprawdę najpyszniejsza na świecie i smakuje każdemu, to to, że Mateusz zjadł przed chwilą dwie kanapki i poprosił jeszcze o cztery. Nawet jeśli mięsożercy i rybożercy ta pasta smakuje, to coś znaczy. To oznacza, że jest po prostu najlepsza na świecie. Proszę bardzo. Dziękuję. Smacznego. Dziękuję bardzo. Zrobiłam jeszcze dzisiaj wegański majonez, a raczej próbowałam, bo jak widać nie zagęścił się odpowiednio. Nie chcę już dodawać więcej oleju, więc spróbuję zrobić z niego sałatkę jarzynową, taką totalnie gotowcową z biedronką, bo jest to słoik z biedry, nigdy w życiu tego nie używałam. Piłam na awaryjne sytuacje i to jest właśnie taki dzień jak dzisiaj. Jest godzina 15:40, na dworze już jest prawie ciemno, a ja dalej jestem w piżamie i dalej siedzę nad komputerowymi pracami. No dzisiejszy dzień to jest jakiś hit, zrobiłam może 30 kroków po domu, dawno tak nie było. Do kawki i wafelek. Czasu na trening na siłowni nie ma, to się chociaż w domu chwilę poskacze. Gotowe. Guys, pada pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg. Pierwszy śnieg. Ja nie gadałam wcześniej nic, bo się śpieszę, bo nie przeliczyłam dobrze, ile zajdzie mi dojazd na centrum. Więc dosłownie w 15 minut się wykąpałam, pomalowałam i wybiegłam teraz na autobus i widzę jak jedzie, więc już kończę nagrywać, a jadę w specjalne miejsce ze specjalnymi osobami. Pierwszy śnieg, ale fajnie. Dopiero wstałam i obudził mnie taki widok. I jestem przeszczęśliwa. Śnieg made my day. Call me crazy, pierwszy śnieg zobaczyłam, ledwo oczy otworzyłam i już robię sałatkę jarzynową. Mój majonez nie wyszedł, ale i tak spróbuję go wykorzystać i zrobić tą sałatkę z trochę bardziej lejącym majonezem. Zobaczymy, jak ona chwilę postoi, może się zagęści, kto wie. Potrzebuję tylko dodać tam jeszcze jabłko i do połowy dodam jajeczka dla Matiego. I tak będzie pewnie prezentowało moje śniadanie. Może zrobimy dzisiaj, co jem w ciągu dnia, wersja świąteczna, że jem tylko świąteczne jedzenie. Kto wie, może tak wyjdzie, bo ten śnieg, nie ukrywam, wzbudził we mnie ducha świątecznego. Więc dzisiaj jadę all out z świątecznymi zakupami i świątecznymi dekoracjami. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić w jednym weekend, bo to jest mój jedyny wolny weekend przed takimi świątecznymi, faktycznie świątecznymi przygotowaniami. Dzisiaj mam plan świątecznie zjeść, świątecznie udekorować mieszkanie, pojechać na świąteczne zakupy. Jeszcze nie wiem do końca, co tutaj będzie. Jak widać po moim głosie, dopiero wstałam. Widać to też po mojej twarzy. Wczoraj Wam nie za wiele pokazałam, ale dam Wam tutaj jakieś małe przebitki. Poszłam z moimi przyjaciółkami do Peaches Gastro Girls, czyli mojej ukochanej, ukochańszej, najukochańszej knajpy w Warszawie. Testowałyśmy sobie nowe menu. Niestety nie udało nam się usiąść w normalnym miejscu, bo była zamknięta impreza w części tej restauracyjnej, więc my byłyśmy w części z klubu Spatif i siedzieliśmy w takim maleńkim stoleczku i po prostu ciężko było jedzenie tam trzymać i w ogóle cokolwiek robić. Potem poszłyśmy do klubu komediowego w Warszawie. Jeśli nigdy nie byliście w klubie komediowym, to mega serdecznie Wam polecam. To jest super sposób na spędzenie takich zimnych dni, bo można pójść ze znajomymi, pośmiać się, napić na przykład grzańca, tak jak ja zrobiłam. I jest to naprawdę super, super fajna atrakcja, tym bardziej, że moja przyjaciółka Ola jest w szkole aktorskiej i sama uczy się takich improwizacji, więc tym bardziej jest to fajne zobaczyć, jak ona reaguje na to wszystko, bo jest profesjonalistką i ona to wszystko ogarnia, ja nie ogarniam, ja po prostu, dla mnie to jest śmieszne i niesamowite, że z kilku zdań powiedzianych w publiczności można sklecić taki fajny spektakl, także mega Wam polecam. A teraz chyba... O! Jajka mi się gotują za mocno. Za mocno mi się gotują jajka. Zabieram się za kończenie mojej sałatki jarzynowej, a z Wami zobaczę się może, jak się trochę bardziej ogarnę. Thank you.
przyjechaliśmy w poszukiwaniu większej ilości śniegu do Campinosu i jest przepięknie. Kocham śnieg. Nie lubię, jak jest zimno, ale kocham śnieg i kocham na niego patrzeć, kocham po nim chodzić, jak skrzypie i po prostu zrobił mi dzisiaj dzień ten śnieg. A tu jest go jeszcze więcej, więc jest jeszcze fajniej. Totalnie kocham śnieg, jakby nienawidzę mrozu. Jeśli to oglądacie i w tym momencie gdzieś dookoła was jest las i jest w nim śnieg i jest chociaż odrobinę słonka, to zachęcam was, żeby wyjść w tym momencie, założyć dobrą, ciepłą czapkę, ciepłą kurtkę i po prostu pospacerować, pooddychać tym mroźnym powietrzem i zrobić coś dobrego dla siebie i swojego serduszka, wyciszając się w naturze, bo nic tak naprawdę nie uspokaja głowy jak spacerek, tym bardziej mroźny spacerek. Coś pięknego. A i jeszcze ten kruszący śnieżek. Boże, jestem dzisiaj taka szczęśliwa przez to naprawdę. Ten śnieg dał mi 1000 mocy. Wczoraj sobie wieczorem musiałam popłakać, a dzisiaj jestem nowym człowiekiem. To już wiadomo, płakanie oczyszcza i płakanie jest super, jeśli coś tam siedzi na serduchu, bo czasami po prostu nieważne dlaczego, trzeba sobie popłakać. I to byłam ja wczoraj, nie wiedząc czemu, a dzisiaj dzięki temu i dzięki temu śniegowi i tej pogodzie po prostu jest plus 1000 do humoru, więc dziękuję na ten śnieg. No i patrzcie na to, no pięknie jest. Kiełki fasoli, bambusa za piątkę. To, spoko, to jest spoko. Dlatego, że do sushi to akurat to jest, akurat tego do sushi nie używamy. Nie? No wodorostów właśnie sobie kupowałam na promocji, więc teraz możemy je też wziąć, bo to jest tanie. No. Wow, weźmy ten makaron ryżowy, bo też dawno nie kupowaliśmy. A teraz cel moich dzisiejszych zakupów, czyli dekoracje świąteczne, ale szczerze mówiąc nie są tutaj jakieś zachwycające. Wiem, że jestem w Biedronce, ale chyba trzeba się wybrać gdzieś dalej po to. Chociaż takie coś może bym kupiła do wazonu. Może to będzie ładnie wyglądać. Zamiast moich bazi całorocznych. Coś dla fanów gorącego karmelu, czyli dla mnie. Grzane wino z gorący karmel. To może być bardzo dobre albo bardzo niedobre, więc spróbujemy. Wielkie zakupy zrobione w Biedronce za miastem, bo tutaj były promki i nie było wszystko wykupione. Jak się dziwicie, dlaczego kupujemy tyle kolki, to tylko dlatego, że lepiej kupić więcej na promce, schować do piwnicy, niż potem bulić za nią 8 zł, a na imprezę się zawsze przyda. I tak samo Alpro. I generalnie wszystko, bo jesteśmy łowcami promocji. Siłowni z zakupami, ze spaceru i już jest totalna ciemnica na dworze, więc nic teraz, tylko jeść obiad. Miał być dzień jedzenia świątecznego, a będzie dzień jedzenia azjatycznego, bo tak wiem, mówi się azjatyckie, nie azjatyczne, bo już kilka osób mówiło mi o tym w komentarzach, ale to jest taki mój inside joke, że mówię azjatyczne, a nie azjatyckie, więc albo to akceptujecie, albo niestety ciężko będzie mi to zmienić, bo bardzo mnie bawi słowo azjatyczne, które Basia Stareska wprowadziła. Nieważne, wracając do obiadu, nie będzie po polsku i świątecznie, tylko będzie azjatycki udon, ale najpierw
czas rozpakować zakupy. Kupiliśmy na promocjach dużo właśnie azjatyckich rzeczy, bo w tej Biedronce akurat było sporo tego, czyli mamy jakiś makaron ryżowy, sushi, nori, algi, bo tego zużywamy dużo do jakichś past, papier do saigonek, mamy jakieś tam pomidorki, a mój makaron fettuccine bez kalorii, mamy dalej masełko Mateusza i jakieś tam inne pierdzioły. Kupiłam też to wino, kupił Mateusz jakieś riso zero na spróbę dla siebie, przyprawy, tu mamy głównie warzywa i tonę mleka Alpro na promocji, więc nie będę wam wszystkiego pokazywać, bo moje zakupy są prawie zawsze takie same, jedyne ciekawostki no to już wam tutaj pokazałam, no i będę pewnie testować te winko albo dzisiaj, albo jutro, bo grzaniec karmelowy brzmi jak marzenie, ale dobra, jestem głodna, więc rozpakowujemy i robimy szybki udon. To się wydaje bardzo dużo składników, ale jeszcze nie wiem do końca, czy wszystkich ich użyję. W każdym razie będzie udon z tofu, z warzywami, chyba z pastą gochujang. Dodam trochę kapusty, brokułka, cukinię, wiadomo, papryka, marchewka. Tu mam trochę tofu już upieczonego wcześniej, tu mam tofu takie zwykłe. I pewnie pójdą dwa opakowania, no bo Mateusz to zje takie jedno sam. Także let's go. Taki gotowy makaron udon to świetna opcja na awaryjny, szybki obiad czy kolację, więc warto go mieć zawsze w swojej spiżarce na właśnie takie momenty. Ja lubię mieć właśnie albo taki udon, albo makaron ryżowy, no bo to się robi po prostu ekspresowo, do tego jakieś warzywa. Najczęściej korzystamy z tych mrożonych, jak jesteśmy w niedoczasie, ale dzisiaj stwierdziłam, że mam dużo świeżych warzywek, więc właśnie je użyjemy. Użyłam kapusty pekińskiej, papryki, cukinii, brokuła, marchewki, imbiru, czosnku, cebulki, generalnie wszystkiego, co mi wpadło pod rękę, bo takie makarony wypasione lubię najbardziej i dlatego zawsze się wkurzam, jak chodzę do jakichś tajskich czy indyjskich restauracji na makaron z warzywami, a tam są, wiecie, dwa kawałki brokuła i trzy plasterki marchewki. No generalnie to nie to, nie o to mi chodzi. Więc teraz robię taki makaron, jaki bym chciała dostawać w takich azjatyckich knajpach, czyli na wypasie. Tofu obtoczyłam oczywiście w skrobi ziemniaczanej, jak przepis na tofu zmieniające życie zawsze nakazuje i to jest najlepszy sposób na tofu, tylko najlepiej jest je, wiadomo, smażyć na głębokim tłuszczu. Ja tego robić nie chcę, więc dodaję odrobinę tylko oleju na patelnię i przesmażam swoje tofu, a do warzyw dodaję pasty gochujang wymieszanej z sosem sojowym i z erytrolem, trochę koncentratu pomidorowego, coś, żeby zrobić takie właśnie gochujang nudle. Generalnie dałam trochę za dużo tej pasty, bo chciałam zużyć ją do końca, ale to nie powstrzymało mnie, żeby zjeść. Tak, prezentuje się nasz finalny udon. Moja wersja oczywiście bez sezamu jest bardzo, bardzo, bardzo pikantny, ale bardzo dobry, więc to jest taki już koreański level ostrości, dlatego dałam trochę ogórka, żeby jakby co było czym przegryźć na zimno i generalnie ogórek przy ostrych daniach bardzo dobrze pomaga na łagodzenie tej ostrości. No trochę za dużo pasty gochujang, ale chciałam już wykorzystać całe to opakowanie, więc jemy! Miał być dzień świąteczny, a wychodzi na to, że będzie dzień aktywności, bo... Bo właśnie przyjechaliśmy na squasha, o którym totalnie zapomniałam. Wróciliśmy ze squasha. Ja dzisiaj nie dałam z siebie wszystkiego, to na pewno. Dzisiejszy dzień nie poszedł tak, jak myślałam. Nie było nic świątecznego, bardziej niż zawsze, ale był śnieg, była aktywność, był dzień razem i ja jestem przeszczęśliwa, bo ten dzień zakończymy z Disney Plus, bo tatuś dał mi dostęp do swojego Disney Plusa, tak? Mój tata ma dostęp do wszystkich możliwych kanałów streamingowych, jakie istnieją, Amazon, teraz oczywiście nie zapomniałam wszystkie nazwy, ale wiecie, HBO, Amazon, Apple TV, Disney Plus, to mój tata to po prostu he got it all. Więc ja dostałam dostęp do Disney Plusa i będziemy oglądać Czarną Panterę, bo jutro idziemy na drugą część, więc wypadałoby wiedzieć, o co chodzi. Ściągam makijaż, bo już wiem, że pewnie wyglądam strasznie. Przed chwilą też podjadałam resztki makaronu wcześniejszego, którego pewnie dokończę teraz. Jakiś odpalimy popcornik i będziemy oglądać filmy. Także
Widzimy się prawdopodobnie jutro. Jest mróz, a ja idę biegać. I to tylko dlatego, że wiem, że będę cały dzień siedzieć przy komputerze. Done. Buraczek is back. O Jezus. Jak mi puchnie buzia zawsze. Jedzonko zjedzone. Mam przy sobie teraz herbatkę malinową z pomarańczką i siadam do edycji filmu, a raczej do kończenia pomateuszowego. Mateusz jak zawsze odwalił większość roboty, ja teraz muszę dodać tylko napisiki i voiceover. Będę musiała się tutaj obudować zaraz ręcznikami, żeby wygłuszyć komputer i pokój. Ale tak, jestem trochę padnięta, bo porowerowałam rano, poszłam pobiegać, ale totalnie tego moja głowa dzisiaj potrzebowała. Poza tym jest tak pięknie niebiesko na dworze, że aż żal nie wychodzić. Ale dzisiaj mam dzień pracowity w domu, obiecałam to sobie, obiecałam to Mateuszowi, że odwalę dzisiaj kawał dobrej roboty na komputerze i tak będzie. Nienawidzę pracować na komputerze, jeśli tego o mnie nie wiecie, dlatego wybrałam sobie zawód, jaki jest fizjoterapia, żeby właśnie nie siedzieć na dupie, bo mam z tym duży problem psychicznie, żeby długo utrzymać skupienie i generalnie sfokusować się na czymś, co mam robić, siedząc na nogach. Nawet jak się uczę, to uczę się chodząc, spacerując, jakby jeżdżąc na rowerze, bo jestem totalnym kinestetą, czyli najlepiej się uczę, jak coś robię manualnie, fizycznie i tak dalej. Walczę z tym, dla Was szczególnie warto, żeby trochę posiedzieć. Mam też sporo jadłospisów do skończenia dla podopiecznych, więc zbieram się do roboty, bo na 17 idziemy do kina na Czarną Panterę 2. Wczoraj oglądaliśmy tą jedynkę i była przezajebista, więc już się nie mogę doczekać dzisiejszego filmu, ale on trwa 2,5 godziny, więc jak idziemy tam na 17, to pewnie będziemy siedzieli tam do 20, także muszę zrobić wszystko teraz. Śniadanko było pyszne, dało mi moc, było to to samo co wczoraj, czyli pasta bezjajeczno-jajeczna, sałatka jarzynowa i to na kanapeczek. Jestem załadowana, mam herbatkę, jakby co, będę sobie robić po drodze dużo napojów ciepłych i będę próbować żyć przy komputerze dzisiaj. I uda mi się. To jest moje profesjonalne studio dźwiękowe, no wygłuszenie, to jest lampka, która nawet nie działa, jak nie jest włączony komputer, ale mogłabym się w sumie teraz oświetlać, to już w ogóle była oświecona. Właśnie sobie zdałam sprawę, że nagrałam jeden filmik, nagrywając cały czas odwrotną kamerką i sobie gadałam przez 2 minuty w eter, więc nie można tego wrócić, a tam nagadałam się fajnie. No i tak to właśnie jest, człowiek się śpieszy i tak zawsze kończy się tak samo, dobra, chowam się w swojej norze. Filmik szybko zmontowany, ja mam teraz chwilę przerwy od komputera, bo muszę jeszcze usiąść, ale potrzebuję chwilę postać, bo moje plecy i karczycho już ledwo żyją. Zabieram się za robienie kimchi. Uwaga, uwaga, jeśli nigdy nie robiliście kimchi w domu, jest to bardzo proste i bardzo szybkie. Ja robię z przepisu Jadłonami, więc nie pytajcie mnie o przepis, bo to jest unijne, prawdziwe koreańskie kimchi. Najpierw się moczy kapustę w takim bardzo posolonej wodzie. Dodaje się troszkę rzepy, marchewki, imbiru, cebulki dymki i czosnku. Do tego się robi taką pastę z z papryki gochugaru i z mąki ryżowej. To wszystko się tam miętosi łapami, wsadza do garka albo do garka. Boże święty, nie mogę mówić, już się nagadałam, aż nie czuję ust od nagrywania voiceoverów, więc ugniata się to w słoiku, zostawia się na kilka dni i za kilka dni będę miała pyszne domowe kimchi, które nie kosztuje milion monet, tylko kosztuje tyle, co kosztuje kapusta, marchewka i papryka gochugaru. Ja kupuję paprykę gochugaru zawsze w online, bo wychodzi dużo taniej i kupiłam już tą jedną, nie wiem ile, z rok temu, a zrobiłam już, nie wiem, z 10-12 słoików kimchi i dalej ją mam, więc naprawdę ona jest może trochę droższa, ta papryka, ale się używa jej niewiele.
a zawsze jest sprzedawany w takich wielkich opakowaniach niestety, no ale starcza na bardzo długo i mamy pyszne domowe kimchi, można sobie stopniować ostrość, kwaśność i wszystko, więc już się nie mogę doczekać. Więc ja tą swoją kapuchę tłumaczyłam już trochę czasu, teraz zrobię sobie całą zalewę z właśnie tej papryki gochugaru. Ona jest taka śmieszna, lekko ma wędzony posmak. No więc to będę gotować z wodą, dodaję to, dodaję imbir, to wszystko, potem mieszam, no i pokażę Wam już finalny produkt pewnie. Jeśli nigdy nie robiliście kimchi w domu, jest to naprawdę bardzo, bardzo proste, tylko po prostu wymaga kilku składników, które mogą być trochę ciężej dostępne, ale sam proces robienia to już jest banał. Ja zawsze robię to albo z przepisu Jadłonomi, albo mieszam ten jej przepis z jakimiś znalezionymi na amerykańskim i koreańskim YouTubie, bo tam to robią hardkorowe kimchi i ja lubię takie hardkorowe kimchi, czyli naprawdę ostre, jak już mogliście się domyślić, ja jestem zdecydowanie człowiekiem, który lubi pikantne jedzenie i lubi jak ono jest bardzo mocno wyraziste, więc zawsze dodaję trochę więcej tych płatków chili gochugaru, dodaję dużo więcej czosnku, bo w polskich przepisach jest często tak, że potrzebne jest 1-2 ząbki czosnku, a w koreańskich jest napisane 2 główki czosnku, więc ja jestem gdzieś pomiędzy, dodaję około 5 ząbków na moje 3 słoiki, czyli na 1 kapustę, a przy okazji zrobiłam jeszcze z reszty rzepy taką rzepę marynowaną do sushi na przyszłość. Potem przyszedł czas coś znowu zjeść i u mnie było to kanapeczki z pozostałościami ze śniadania, czyli różne moje pasty z chlebkiem podpieczonym na patelni, a do tego na deserek porządne, gorące kakałko i więcej pracy przed kinem. On się ze mnie śmieje, bo idziemy do kina i jesteśmy już spóźnieni. I ja wiem, że się czeka długo, aż się zacznie film, ale mimo wszystko nie lubię wychodzić z domu, jak już film teoretycznie się zaczął. Mamy zajebiście, bo mieszkamy bardzo blisko galerii Młociny, więc możemy sobie tak pozwolić wyjść na ostatnią chwilę, ale żeby w godzinie, kiedy zaczyna się film, dopiero wychodzić z domu, to ja się czuję po prostu niepewnie. W każdym razie idziemy na Wakandę numer 2 i damy znać potem, jak było. Wykorzystaj wszystkie możliwości swojego wyjątkowego fotela. Użyj przycisku